A witam serdecznie na kanale Picasso, No i cóż, no, weekend przyszedł no i trzeba się znowu zabawić nowymi promkami, tak? No. No. A weekend bez promki, weekendem straconym. No cóż, zobaczmy, co tam mamy. Mamy coś takiego nowego, zegar Kairosa. No ja nie wiem, o co chodzi. tutaj znaczy się na polskim serwerze nie znalazłem informacji poza tym, że dzięki zegarowi Kairosa opieka nad koniem nie będzie już zajmowała jego czasu w ciągu dnia. Oszczędzasz w ten sposób czas czas możesz przeznaczyć na dodatkowe czynności. Tego przedmiotu nie można wymienić. A z tego przedmiotu mogą korzystać tylko konie mające co najmniej rok i 6 miesięcy. A słuchajcie, ja z tego rozumiem tak, że karmienie, karmienie, pojenie i takie inne rzeczy są, nie zabierają czasu tylko z koniowi, natomiast trzeba to i tak chyba samemu obrabiać. Natomiast więcej informacji na ten temat bo wyobraźcie sobie, że na polskim nawet nie pofatygowali się do tego, żeby poinformować nas tutaj, a na międzynarodowym, wyobraźcie sobie, dali, dali po prostu notkę tutaj i to jest tłumaczenie, także nie, nie śmiejcie się. Ja tego nie tłumaczyłem, tak napisany jest przez tłumacza, nie? Gogle. Przygotowane, e, przygotowanie trochę czasu, aby e, pracować z końmi. Pozwól, aby nasz najnowszy element czarnego rynku e, ci pomógł. Przedstawimy e, ta, tarczę Kairosa. Kairos. E, uśpiewać. Ta pozycja pozwoli wszyscy, wszystkie działania opieki natychmiastową, natychmiastowa. Czym są działania opiekuńcze? Działania opiekuńcze to takie rzeczy jak pasza, dawanie marchewki, napoj, napoju pana młodego, nie wiem, wody i udaru. Nie wiem o co chodzi. Zwierzęta, do, e, zwierzęta e, zwierzęcia domowego. Pamiętajcie, to nie ja tłumaczyłem. E, które e, robisz ze swoimi końmi? Konie, które mają co najmniej 18 miesięcy, rok i 6 e, lub więcej, mogą otrzymać ten przedmiot. No e, dobrze, no spróbujmy dać ten przedmiot tutaj na międzynarodowym. Zobaczymy. O, coś nie bardzo, chcę wejść. Hello. Czekaj, bo tutaj miałem takiego, nówkę miałem ten konika. Hmm, a to to nie tak, nie tak. A, hej, gdzie jest mój konik? Że to nie jest jakiś wielki hicior ale sprawdzić trzeba, tak? No zobaczymy co co, co to nam da, nie? A, jeszcze mam ten? Mam jeszcze ten? No i, i, i zaraz, zaraz sobie tego, tego konika zrobimy, prawda? Na cacy. I będziemy wtedy myśleć, co i jak, jak, jak to, to coś będzie działać no, w praktyce. A, już nie mamy tych zabaw. Czyli zaraz będziemy mieli... Już mamy jeden, sześć... No i spróbujmy dać mu. O, jest to. No. Tak. Dobra. I wrzucamy. No i teraz zobaczymy co to będzie się działo, tak? Pierwsza sprawa. Mhm. Położyliśmy spać. Nie zabiera, widzicie? Nie zabiera czasu po prostu, ale to nie jest tak, że, że po prostu. Um, co to ma to? Dobra. Że um, obrobiliśmy. Zabrał czas, czy nie? Energię tylko dodał. Mhm. I dalej mamy 13.30. Dobrze, to już wiemy na czym to polega. A dobra <grych> czy to jest dobry CR? Szerski jak cholera. Znaczy um, się dla mnie przynajmniej. A dlaczego? Dlatego, że... Um, no co mi z tego, że mi czasu nie zabiera. Um, widzicie? 8. Jak e, to jest dobre tylko i wyłącznie w przypadku boskich. I chyba po to są te, to zrobione, żeby po prostu boskie typu, właśnie powiedzmy, tor, te, te wszystkie wiatrowe, to dla nich będzie to dobre. Dla nich będzie to dobre, bo tam jest ważny. Ważne, każdy, każdy. Widzicie, tu nic, nie ma nic automatycznego, bo jeszcze myślałem, że tak, że to, że, że tylko się po prostu wchodzi na konia, robi to automatycznie, prawda, te wszystkie rzeczy, i lecimy dalej. To, to by było ciekawe przy obrabianiu koni, nie? Ale tak, no to tylko i wyłącznie przy boskich, do boskich jest to przeznaczone. I, i ewentualnie dla GP-ków, gdy, gdy go zrobimy i po prostu wysyłamy na bardzo dużą ilość tych zawodów, no to wtedy też jeszcze. Także ten CR jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla, dla, dla boskich koni i z taką, chyba, też z intencją, prawda, żeby, żeby nie zabierać czasu boskim. Zresztą, można ten CR dawać boskim, i na tym rzecz polega. Teraz pytanie jeszcze jest takie: czy jeżeli tutaj ta onka mi też pójdzie, czy on jest ograniczony czasowo? Chyba nie. Zobaczmy, zobaczmy sobie. Tak, nie jest ograniczony czasowo, więc. Można dawać na boskie, i widzicie tutaj jest y, też jak najbardziej a, mój a, dziki, prawda? I że y, i na boskie donery i tam inne rzeczy można po prostu a, dawać. Y, y, czy, czy warto? Hmm. Sprawa dyskusyjna, bo jak rzeczywiście macie e tory, macie e wiatrowe, no to dla was może być to e korzystne z tego względu, że a, tam e potrzeba. Potrzeba po prostu czasu jest, jest, jest ważna z tego względu, że na napojenie i tak dalej, i tak dalej, no tracimy pewien czas. Zresztą, jak używamy jeszcze dodatkowo czarnej orchidei, no to tym bardziej jest to potrzebne, bo wtedy codziennie możemy więcej po prostu tych, tych umiejętności przeznaczyć tam w do, do bonusu, prawda, i wtedy rzeczywiście to się opłaca. Ale tak poza tym, no to, no to nic. Nie ma jeszcze żadnych tekstów odnośnie żadnego forum, a tutaj na polskim w ogóle nie ma. No ale dobra, no nie zajmujmy się już tym, tym zegarem Kairosa. Idźmy dalej. Następną sprawą, którą mamy, aha, tutaj sobie sprawdzałem jeszcze wydarzenia, to też nie ma Następną sprawą jest Jadeit. Jadeit daje nam 10, 10 kuponów, jeżeli osiągnie umiejętności Jadeit 0 lub więcej. Czyli tak jak tutaj, w tym przypadku, tutaj ten Jadeit dał 30, 30 kuponów, bo jeżeli ma dwa takie. To chyba daje 30, a jak ma 3 i więcej, to chyba daje 50. Także jest to dosyć cenny, cenny boski z, z kamieni szlachetnych. No i widać, że tutaj też go docenili, docenili bo na siódmym, na siódmym poziomie jest do osiągnięcia. Nie na szóstym, nie na piątym, tylko na siódmym. Na siódmy poziomie jest strasznie trudno dostać, ale jest to możliwe, bo zobaczcie, niektórzy dostali już. Także gratuluję. Natomiast, natomiast ja chyba raczej nie będę próbował, bo. Z doświadczenia wiem, że strasznie dużo kuponów tracę, żeby, żeby dostać się do siódmego poziomu. Nie mam jeszcze tego pracowanego siódmego poziomu, a jak mam z piątym czy z szóstym. I bardzo, bardzo dużo razy po prostu na siódemce się już wygrzmociłem. Także ja jadę i tam... Być może będę próbował, nie obiecuję. Być może będę próbował, ale, ale to ten koń jest bardzo, bardzo opłacalny. Także tutaj mogę go z czystym sumieniem po, po, właśnie Wam poradzić, żeby go sobie albo zdobyć, kupić cokolwiek, prawda. On jest bardzo, bardzo opłacalny. On się nie nadaje do zawodów, ale nadaje się do generowania, generowania kuponów. Także tutaj pod, pod tym względem jak najbardziej warto o niego powalczyć. On jest cenniejszy niż krezus, on jest cenniejszy niż jowisze. Także to jest jeden z najbardziej opłacalnych koni po prostu w grze. Także warto o niego powalczyć. No dobra, w rogu obfitości mamy pracowników A Ośrodka Jeździeckiego. Możemy też zdobyć certyfikat. Certyfikat po prostu tutaj taki miesięczny, i wtedy miesięczny czy dwumiesięczny, w zależności jak, jak go wygracie. I wtedy na przykład dostajecie specjalistów, którzy to mają te bonusy, które, które zazwyczaj dają. Normalni trenerzy, czy też rolnicy, pracownicy, razy dwa praktycznie. Także i tylko i wyłącznie w tym momencie możecie sobie zakupić tego trenera, który Wam daje możliwość uzyskania 40 bonusu do Waszego ośrodka. Jest to jedyny moment, gdzie możecie to zrobić. W żaden inny sposób nie uzyskacie takiego bonusu. Także pamiętajcie, jak chcecie mieć po prostu ośrodek na bardzo wysokim, z bardzo wysokim prestiżem, no to niestety, ale musicie tych pracowników pozyskać i to pozyskać pracowników tych specjalnych mistrzów, żeby, żeby ten wasz ojek po prostu mógł być jednym z najlepszych. Oczywiście z 40, z 40 bonusem, z 40 bonusem. Po prostu te ojki są najbardziej popularne do, właśnie, do Grand Prix. I tutaj te giepeki się po prostu robi na takich ośrodkach po prostu jeździeckich. Jeżeli macie ośrodek po prostu pod. Pod, pod ekipą, prawda, czyli chcecie na nim zarabiać, no to ci pracownicy mało co wam pomogą, aczkolwiek też w niektórych przypadkach dają możliwości tego typu, że na przykład nie starzeją się tak w ogóle, się nie starzeją na przykład boksy albo łąki, też, też wolniej. Ulegają zniszczeniu, degradacji, prawda? Także tych, tych pracowników, jeżeli chcecie mieć naprawdę dobry ojek, polecam. Natomiast jeżeli macie ojek tylko do zarabiania, no to niespecjalnie, bo, bo te bonusy, które mają często więcej wydacie kuponów i e, e, kuponów, żeby żeby pozyskać dane, danych pracowników, których, których chcecie niż, po prostu dadzą wam jakiś realnych zysków. Ja osobiście nie używam tych, tych pracowników. I no, jak chcecie, to, to róbcie to, co uważacie za, za konieczne, prawda? A co mamy jeszcze, jeszcze w, tym, w tym tygodniu? No i mamy zapomnianą krainę. Ja tam już Wam pokazałem we, wcze, we wcześniejszych po prostu vlogach. Pokazałem Wam, jak zdobyć tego tego, tego, tego hmm, boskiego. No ile można go nazwać. Ładny jest. Mnie się osobiście podoba. Natomiast e, czy będę o niego walczył, to już inna sprawa. E, mianowicie, no tutaj mamy tą pod, podstawę. Pamiętajcie jedną rzecz. Na początku skupiajcie się na mianowicie na pozyskaniu. Na pozyskaniu tych płytek. Nie róbcie zawczasu tam, e, po prostu nie układajcie ich zawczasu. Poczekajcie, aż zbierzecie maks jak najwięcej ich. Macie za codzienne logowanie, macie trzy płytki. Za, wygraną, za wygranie zawodów macie jedną płytkę. I za e, zabieranie konia na przejażdżki macie jedną płytkę. Oczywiście możecie kupić na czarnym rynku, e, wymienić, e, wymieniając płytki, które już posiadasz. E, właśnie ja o tym zapomniałem. Jak tam robiłem po prostu zdobywanie tego, tego boskiego. No, i e, tam mi zwrócono uwagę, i rzeczywiście, i zamiast zniszczenia jednej płytki, ale to chodziło tylko o jedną płytkę, mogłem ją po prostu wymienić po prostu na inną. Nie zrobiłem tego. Mój błąd ale to była, była, była pomyłka na jednej tylko płytce. No i też tam przyznałem się też, zrobiłem jeden też błąd z tą najrzadszą płytką, prawda tą, bo wstawiłem ją wcześniej zanim jeszcze roz, rozwikłałem po prostu tą, tą po prostu tutaj Zagadkę odnośnie zdobywania tych, e, tych trofeów i tych boskich po prostu w tej krainie. Um, tutaj, ten boski, czy, on, czy, czy ta freja jest, jest opłacalna? Wyjrzysz mi odejść. No, e, czy ta freja jest opłacalna? No, powiem w ten sposób. Moim zdaniem nie, ale to jest tylko moje zdanie. Pamiętajcie, że moje zdanie nie musi być. Jakąś tam wyrocznią czy coś w tym rodzaju. No, bo Boski, który daje puszkę Pandory, no jest dla mnie, dla mnie naprawdę mm, zbędne. Ale dla mnie jest będny. To niekoniecznie musi być dla Was, prawda? Dlaczego? Dlatego, że no puszka Pandory nie dość, że już straciła teraz na wartości z tego względu, że nie mamy staruszków, a zazwyczaj się ratowało te, te staruszki po prostu tą puszką Pandory. No jak już, już po prostu no żeby odratować po prostu konika żeby ten kupon jednak dostać. Druga sprawa w którym przypadku się używa puszki Pandory to jest grani prawda i tam, tam tej puszki Pandory trzeba użyć żeby, żeby go skrzesić nie wiem jak tam po zmianach nie pamiętam. Ja tam miałem odcinek się grani i, i tych zmian. Natomiast ja nie stosuję w tym momencie tak że mi ta puszka jest zbędna a zresztą mam tam ich dosyć sporo no i trzecia sprawa która, która, która jest do której jest potrzebna puszka Pandory jak macie jakieś cenne koniki i przy na przykład przy blupie zapomnicie się i po prostu no, popełniliście błąd i trzeba tego konika wskrzesić prawda no to rzeczywiście wtedy też jest, się przydaje ta puszka Pandory jest to niezmiernie rzadkie jeżeli, jeżeli jesteście doświadczonymi już graczami także pod tym względem tak jak mówię jest jak jest. Co wam jeszcze mogę powiedzieć jeżeli chodzi o ofreje? No jest to konik z to jest konik z nordyckich. No i jak to w nordyckich bywa? Czekajcie, czy ja mam nordyckiego jakiegoś? A czekajcie, 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 czy ja mam nordyckiego jakiegoś? Mm, bo bym Wam pokazał, jak to... Mm -hmm. to jest z jakich. O, tutaj punkt dorastania lata to trzeba by go złapać. Chodź, chodź, chodź tutaj do mnie. Dobra. dwa punkty dorastania no, zawsze się przyda, prawda? a tor jest z nordyckich, czyli trzeba tutaj właśnie i przy, w przypadku Tora na przykład by się przydał ten zegar e, Kairosa, aczkolwiek też niespecjalnie, bo ja akurat nie używam e, nie używam tutaj mm, za bardzo e, mi tam e, ganzegal, ile to e, ile tutaj ten zegar idzie, prawda? Z tego względu, że i tak e, mi to nie, nie przywróci. E, Tutaj czas, tutaj energii. Jedyne co, aby przy czym by mi było potrzebne, to po prostu w momencie, w którym. A, i tak, dobra, i tak dwa. W momencie, w którym bym użył czarnej orchidei, i wtedy rzeczywiście ten czas by mi się tutaj przydał, bo mogę wtedy więcej orchidei. Orchidei dacie na jeden dzień, i szybciej po prostu bym zdobywał po prostu tą to, to trofeum, to, tą krainę nordycką. No, i w tym przypadku rzeczywiście ten zegar Kairosa by się przydał. Natomiast w innych przypadkach nie widzę tutaj potrzeby, po prostu nie widzę potrzeby. No, chyba że boskim idziecie na bardzo dużo, dużą ilość zawodów, no to rzeczywiście no z tych wszystkich, no to te dwie godziny, jeden, jedne zawody więcej by się zyskali. Ale czy to jest takie opłacalne za 60 kuponów? No, powiem szczerze, mnie to nie przekonuje. Jeżeli wy macie jakieś inne zdanie, proszę, abyście napisali to w komentarzu. No i co? No i to chyba wszystko w tym, w tym temacie. Aha, no i cóż ja jeszcze miałem tutaj powiedzieć? No, wygranych życzę. No. Ja jeszcze się zastanowię, czy, czy będę tego, tego jadeita próbował zdobyć. Do piątki ja raczej bez problemu powinienem dojść. Szóstka jest tak na dwoje babkę różyła, ale siódemki naprawdę mam kłopot z siódemkami. Jeszcze ich po prostu nie rozszyfrowałem na tyle, żeby być pewnym, że co jakiś czas mi wpadnie. Także życzę powodzenia i widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zasubować, nie zapomnijcie zalajkować. Jeżeli możecie przekazać film dalej, to zróbcie to, jeżeli tylko chcecie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Mówię jak jest Picasso.